książeczką na specjalne okazje. Jestem łyżeczką na specjalne okazje. Jestem łyżeczką na specjalne okazje. Jestem łyżeczką na specjalne okazje. Do szuflady kuchennego kredensu, nie wiadomo jak i skąd, przywędrowała malutka srebrna łyżeczka. Przyjęto ją życzliwie, ale ona nie potrafiła z nikim żyć w przyjaźni. Posuńcie się! Nie dotykajcie mnie! Poryzujecie mi boczki! Piszczała cieniutko i przeraźliwie. Jestem cała srebrna, a nie taka zwyczajna jak wy. Jestem łyżeczką na specjalne okazje. Taka mała, a taka nieznośna, mruczał obrażony tłuczek do mięsa. Może nie jesteś zwyczajna, ale na pewno nie jesteś też dobrze wychowana, odezwał się Lejek. Nie wytrzymam i chyba ją czepnę, zawołała trzepaczka do picia piany. Ale łyżeczka nie słuchała nikogo i ciągle mówiła innym same przykre rzeczy. To też wszyscy zamieszkujący szufladę odsunęli się od zarozumiałej łyżeczki i rozmawiali ze sobą tak cichutko, żeby nic nie mogło usłyszeć. A łyżeczka leżała sobie ważna i nadęta, ale że nikt nie zwracał na nią uwagi, wkrótce zaczęła się nudzić. Spostrzegła leżący niedaleko mały nożyk do owoców i westchnęła. Ach, taka jestem samotna. Nikt ze mną nie rozmawia. Wcale się nie dziwię, odrzekł nożyk. Jesteś zupełnie inna niż... Nożyk nie zdążył dokończyć, bo łyżeczka znowu swoje. No pewnie, że jestem inna. Jestem przecież łyżeczką na specjalne okazje. Niepotrzebnie zadzierasz nosa, zniecierpliwił się nożyk. Bo wcale nie to miałem na myśli. Chciałem powiedzieć, że nie jesteś taka miła jak wszystkie inne łyżki, które znam. To są jeszcze jakieś inne łyżki? Mówisz, jakbyś przybyła z Księżyca. Przecież pochodzisz z bardzo starej i szanowanej rodziny. I gdybym tylko był pewien, że nie zrobisz mi wstydu, chętnie bym cię z nią poznał. Łyżeczka była bardzo ciekawa, jaka jest jej rodzina. Obiecała więc, że nie zrobi niczego, co mogłoby komuś sprawić przykrość. I po chwili wędrowała wraz z nożykiem do drewnianego pudełka z przegródkami, w którym drzemały jej starsze siostry, łyżki stołowe. Zachowujmy się cicho, one teraz odpoczywają. Pracują ciężko przez cały dzień. Na własne uszy słyszę kilka razy dziennie. Gdzie jest łyżka? No gdzie? Dajcie mi wreszcie tę łyżkę. Potrzebna mi łyżka. Podajcie mi łyżkę. Podajcie mi łyżkę. Łyżka! Myślę, że człowiek bardzo je sobie ceni. Łyżeczka uważnie przyjrzała się siostrom. Były to najzwyklejsze łyżki. Co prawda dużo większe niż ona, ale przecież nie takie ładne. Już chciała pogardliwie prychnąć, kiedy zastanowiło ją, co powiedział nożyk. Człowiek bardzo je sobie ceni. Dlaczego? Nie zdążyła jednak zapytać, bo nożyk wydostał się już po krawędź szuflady na blat kredensu i trzeba było iść za nim. Wędrówka nie trwała długo. Wkrótce zatrzymali się przy ścianie, na której wisiały rzędem metalowe kapelusze na długich metalowych trzonkach. To są twoje ciotki, szepnął nożyk i ukłonił się elegancko, mówiąc głośno. Dzień dobry. Witajcie, witajcie, co was do nas sprowadza? Zabrzęczały kapelusze. To jest nasz nowy gość z szuflady.
mała srebrna łyżeczka, która myślała, że jest jedyną łyżeczką na całym świecie. Dzień dobry, jestem łyżeczką na specjalne okazje. To tak jak my! Ucieszyły się ciotki. Ja jestem łyżka wazowa. A my jesteśmy łyżki cedzakowe. Łyżeczka przyglądała im się przez chwilę i zapominając o przyrzeczeniu danym nożykowi, zawołała głośno. Przecież wy nie jesteście nic warte! Jesteście po prostu dziurawe! Ale łyżki cezakowe nie pogniewały się wcale, tylko pobrzękując kapeluszami odrzekły. I o to właśnie chodzi! Łyżeczka znowu chciała zapytać. Dlaczego? Ale nie zdążyła, bo nożyk pożegnał się pospiesznie i musiała biec za nim. Całe szczęście, że twoje mądre ciotki nie obrażają się o byle głupstwo. Zatrzymali się pod drewnianą półeczką, w której tkwiły wystrukane z drewna łyżki. Jedna większa, inna mniejsza, a jedna całkiem ogromna. To są twoje babki i prababki, najstarsze z waszego rodu. Wyjaśnił nożyk, po czym ukłonił się nisko i zawołał. Dzień dobry, przyprowadziłem małą srebrną łyżeczkę, która pragnie poznać swoją rodzinę. Na te słowa wszystkie drewniane łyżki wychyliły się mocno z półki, żeby mała łyżeczka mogła im się przyjrzeć. A i same chciały przy okazji zobaczyć niewielką krewniaczkę. Jesteś bardzo ładna, przemówiła grubym głosem największa z łyżek, warząchew. A łyżeczka, nie bardzo wiedząc, co powiedzieć, dygnęła i zawołała cieniutko. Jestem łyżeczką na specjalne okazje. Specjalne okazje? Wiemy coś o tym. Wzruszyła się ogromna łyżka. To się zdarza, kiedy pani gospodyni smaży konfitury albo powidła. Albo kiedy gotuje kaszę. Lub kapuśniak. Westchnęły mniejsze warząchewki i wszystkie jakby zapomniały o łyżeczce. Chodźmy, nie przeszkadzajmy im marzyć, powiedział nożyk i pomógł łyżeczce przedostać się na parapet okienny. Łyżeczka spojrzała w okno i zatrzęsła się ze strachu. Tuż przed szybą przesunęły się ogromne stalowe zęby na długiej stalowej szyi. Potem rozwarły się i zagarnęły kę z ziemi. Potwór! Potwór! Pisnęła łyżeczka i na oślep skoczyła z parapetu. Stukłam sobie boczek! Bardzo mi przykro. To moja wina, że nie powiedziałam ci wcześniej o tej pożytecznej maszynie, którą widziałaś. To nie potwór, to koparka. A ta część maszyny, która zębami nabiera ziemię, to twoja daleka krewna. I nazywa się tak samo jak ty, łyżka. Smryk, smryk. Kto mnie potrzebuje? Rozległ się czyjś głos ze skrzyneczki wsuniętej pod kuchenny taboret. Przepraszam za kłopot, ale mała srebrna łyżeczka spadła z parapetu i stłukła sobie boczek. Powiedział nożyk. Wtedy coś... Smryk, smryk. Wyskoczyło ze skrzynki i zaczęło nacierać łyżeczce boki szmatką. Już dosyć, dosyć, dziękuję. Wołała śmiejąc się łyżeczka, bo ją to bardzo łaskotało. Dziękuję! Zrobiło się bardzo przyjemnie. A potem jeszcze okazało się, że to jej kuzynka. Łyżka do butów. Kiedy zaś nożyk i łyżeczka wrócili do szuflady kredensu,
Przywitano ich radośnie, jak gdyby przedtem nic nie zaszło. A Tarka powiedziała przyjaźnie: martwiliśmy się o was, bo zniknęliście tak nagle. Cieszymy się, że jesteście cali i zdrowi. Ale niechby tylko ktoś próbował wam dokuczyć, to ho ho, już ja bym mu uszu natarła. Jesteście wszyscy bardzo mili, szepnęła łyżeczka i zarumieniła się po sam czubek nosa. Dlaczego? Tego pewnie domyślicie się sami.